Cześć. Przed chwilą Wam nagrałam krótki make-up. Nie zdążyłam się jeszcze z Wami przywitać, także teraz się z Wami witam. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku. My dzisiaj mamy 4 czerwca. Ja dzisiaj zabieram Arię na małą niespodziankę. Odbieram ją ze szkoły o 11, więc trochę mało czasu mi zostało. Może tak po 11 parę minut ją odbiorę. Nie wiem, co to miało być, ale okej. Dzisiaj zabieram Arię z racji tego, że był Dzień Dziecka w sobotę. Zabieram ją ze sobą do Dublina, do Zoo. Wybieramy się tam pociągiem. I podróż pociągiem chyba nam... Cześć, i tutaj jestem już ja z przyszłości. Nagrałam to wszystko bez głosu, bo nie wiedziałam, czy będę miała po prostu czas gadać i się malować. Tutaj zaaplikowałam sobie mgiełkę z Dermalogica. Możecie widzieć zmianę otoczenia, bo jestem u Pauli w pokoju. Ona, oglądając tego vloga, dopiero wie, że korzystam z jej kosmetyków, także Paula, please don't kill me. Dobra, wklepałam całą tą, jak to się mówi? Tonik wklepany. Teraz będę używać oczywiście od Pauli kosmetyków, czyli kremu z ceramidami. Potem Wam go podlinkuję na dole pod filmikiem. Więc taką dobrą ilość nakładam, żeby też nie było za dużo, pod makijaż. I będę go teraz wklepywać. Maziu, maziu, wklepu, wklepu. I teraz w ruch idzie ochrona przeciwsłoneczna z La Roche-Posay Antelios 50+. Mój ulubiony i najlepszy podmakijaż do tej pory. Ostatnio kupiłam sobie z Drunk Elephant 30+ osłonę, jak byłyśmy w Dungeon z Pauliną w centrum handlowym. No i powiem Wam, że makijaż mi spływa, jak nakładam ten SPF, także nie wiem, czy to jest kwestia tylko mojej skóry, muszę go dać Pauli, żeby spróbowała, albo na Ari go będę używać, więc nie wiem, co z nim zrobię, ale zobaczymy. I tutaj już jestem u siebie w pokoju i zabieram się za nakładanie mojego podkładu, tego co w ostatnim filmiku, chociaż tutaj Wam chyba będę pokazywała, co to jest za podkład i jaki ma kolor. Wiedziałam, że ten makijaż musi wytrwać cały dzień, także starałam się to wszystko dobrze wklepać gąbeczką. No i wiadomo, nie byłoby czasu na poprawianie makijażu, a też nawet nie miałam czasu myśleć na temat, jak wygląda mój makijaż, tylko chciałam dobrze spędzić czas z małą. I wiem, że tutaj ten makijaż wygląda dość mocno, jest on kryjący, ale on w kamerze wygląda... Nie wiem, w przypadku moim one wychodzą mocniejsze na kamerze niż naprawdę w rzeczywistości i wygląda, jakby ta skóra naprawdę była taka, wiecie, lśniąca i taka jednolita, ale tak naprawdę nie było. Są prześwity skóry pod tym, nie jest wszystko tak w 100% zakryte i takie idealne jak na reklamach, tak tutaj to się prezentuje na tym filmiku. Także podkład to jest chyba moja najulubieńsza część zrobienia makijażu. Sprawia mi to po prostu bardzo dużą przyjemność. Także znowu klepu, klepu, miziu, miziu i lecimy dalej. A więc ten podkład to NYX Can't Stop, Won't Stop i zaraz zobaczymy, w jakim to jest kolorze. To jest Vanilla CSW 5F06. Jak sobie chcecie, to sobie zastopujcie i zróbcie screenshota. Ja teraz pokazuję Wam korektor Multitasker i on mi się naprawdę dobrze trzyma. Troszeczkę się roluje już po kilku godzinach, ale to nie jest jakieś tam, wiecie, okropne. Mam teraz nowy, też z NYXa, w troszeczkę jaśniejszym odcieniu niż mój podkład i on mi się sprawdza troszeczkę lepiej, ale chcę wykorzystać już ten korektor, który mam, wykorzystać całą butelkę, a że nie jest tragiczny, to troszeczkę takiego minimalizmu i korzystam z tego, próbuję go wykończyć do końca. Korektor tak naprawdę nakładam tylko w tych strategicznych miejscach, czyli pod okiem, na powiece,
żeby zakryć zasinienia, żeby cienie lepiej się wybijały, lepsze kolory miały, żeby się dłużej utrzymywały też na twarzy. W strefie T jestem zawsze bardziej czerwona, na kamerze tego nie widać, na czole, na nosie i na brodzie, więc tam sobie dokładam troszeczkę więcej tego korektora, żeby był lepszy efekt. Tutaj Wam pokazuję różne policzki z Be Perfect, Just Peachy. To jest naprawdę fajny kolor, super wygląda. Nie da się z nim tak naprawdę krzywdy zrobić, bo tu chyba będziecie widzieli na tym filmiku, że go nakładam. Wydaje mi się, że jest troszeczkę go za dużo. Biorę inną gąbeczkę i go sobie delikatnie, jak to się mówi, delikatnie go sobie tam zbieram. O, tutaj chyba dociera do mnie, że jest go trochę za dużo i biorę nową gąbeczkę. Tak, i teraz go dokładnie rozklepujemy. Zwróćcie uwagę też na to, że ja będę przypudrowywać ten róż i on się też troszeczkę pod tym pudrem straci, więc ja już znając, jak to wygląda w mojej rutynie, nie muszę się martwić, że jest go tutaj troszeczkę za dużo, bo on przygaśnie pod pudrem. Więc jak już mamy róż gotowy, zaaplikowany, jest pora na przypudrowanie całego makijażu, żeby wszystko nam zostało w miejscu. Tym bardziej, że mam skórę bardzo tłustą, powiedzmy w tej strefie T, i jakbym nie przypudrowała się, to wszystko by mi spłynęło po pół godziny. Tutaj doklepuję wszystko w moich zmarszczkach, w tych zagięciach, więc przepraszam bardzo za moje głupie miny, ale tak to już u mnie jest, więc wszystko najbardziej pudruję, wszystko w strefie T, a potem lekko wszystko rozprowadzam po policzku. Jeżeli uważam, że jest trochę za mało tego pudru, to jeszcze się dopudrowuję. Hakuro H55 używam akurat do pudrowania się. Teraz kolejnym krokiem jest nałożenie bronzera, różu i rozświetlacza. I to jest bronzer z Rimmela Coral Glow 002. I potem Wam chyba pokażę, którym pędzelkiem go nakładam, ale najpierw zabieram się za bronzer i sobie go delikatnie w takim ruchem kółeczkowym aplikuję na kość policzkową, potem tutaj na czoło. Delikatnie sobie nim konturuję nos i tutaj podbródek i szyję. Delikatnie przyciągam zawsze bronzer na szyję, żeby nie było takiej odciętej linii. I podkład też przeciągam po szyi, żeby to wyglądało w miarę naturalnie. I używam do tego Hakuro H14. Już ze mną są parę lat te pędzle. Tutaj Real Techniques 400 używam do nakładania różu i rozświetlacza, bo tak po użyciu różu zawsze nakładam tym samym pędzlem, 401, przepraszam, był ten pędzel. Tym samym pędzlem nakładam rozświetlacz, bo jestem po prostu leniwą osobą. Jak już to można było zauważyć, i ten rozświetlacz nakładam tym samym pędzlem. Nie zawsze mi się go chce mieć i potem mam świecące róże do policzków, no ale tak to już jest. Teraz przychodzi czas na zrobienie brwi. I brwi najpierw wyczesuję szczoteczką z puli i będę korzystała właśnie z tej palety Midnight Dune, żeby wypełnić brwi cieniem ciemnym, brązowym, tak jak na poprzednich filmikach. I pędzelek, którego używam, to Zaiwa Browline 322. Ostatnio chyba zrobiłam Wam cały filmik makijażowy i nie powiedziałam Wam, jakich pędzlów używam. No ale dobra, używamy tej palety z Morphe, tego najciemniejszego cienia, bo lubię mieć ciemne brwi, chociaż ostatnio przekonuję się do jaśniejszych. Także zobaczymy, bo mam wesele w tym tygodniu i wydaje mi się, że raczej zrobię jaśniejsze niż zawsze. Tutaj dokładnie je wypełniam, końcówka, żeby była ciemniejsza, a przód jaśniejszy, więc sobie tak delikatnie ten cień wyciągam sobie do góry i tworzę troszeczkę taki efekt
ombre, powiedzmy, na brwi. Teraz będę utrwalać moje brwi tym żelem z Got To Be. Już mi się wszystkie napisy z niego prawie zużyły i już też się zmienił tak dość konkretnie kolor, także muszę sobie spojrzeć za jakimiś przecenami w Shausie czy gdzieś w Carlo i sobie go zakupić. W sumie mamy butsa, to tam bym mogła zejść. I sobie je wyczesuję. Trochę się śmieję, że to jest w stylu laminacji. Nie do końca, też nie lubię takich prostych włosów, więc je troszeczkę zaczesuję do góry. I one wtedy się bardzo fajnie prezentują, jak już są wypełnione, już są wyżelowane, że tak to nazwijmy, to już wyglądam troszeczkę lepiej. Używam od Pauli palety z Morphe. Oczywiście ona to teraz ogląda i przyjdzie po filmiku i powie, co ty robiłaś z moimi kosmetykami, ale to tak będzie w żartach, bo my oczywiście, że sobie pożyczamy, a nawet bez pytania kosmetyków. Teraz będę nakładać na część ruchomą powieki ten błyszczący cień. Ostatnio bardzo polubiłam tą kombinację, ten różowy jest naprawdę przepiękny. Się tak pięknie połyskuje i na żywo się prezentuje dużo lepiej niż w kamerze. Chociaż tu widać ten błysk, ale ten kolor jest po prostu przepiękny. I teraz będziemy sobie cieniować ten cień Hakuro H74 i będę znowu korzystała z tej samej paletki Morphe. Z ciemniejszego cienia, nie wiem jak on się nazywa, ale możecie sobie zastopować i sprawdzić. Jest to przepiękny kolor takiego pudrowego różu, jest naprawdę prześlicznie się blenduje razem z tym różowym cieniem, daje przepiękny odcień na skórze, przynajmniej w moim przypadku, bardzo mi się spodobał. Spodobał mi się bardzo ten kolor i ta kombinacja tych dwóch cieni razem. W trakcie szykowania też nie mogłam zapominać o piciu shake'a proteinowego, bo to było moje śniadanie, a najważniejsze jest to, żebym kontrolowała swoje posiłki, żebym jadła o czasie. Także przerwa na shake musi być. Teraz też w sumie mam go ze sobą. Co teraz robimy? Teraz będziemy sobie przyciemniać linie przy rzęsach. Będziemy robić mini eyeliner. Bardziej mi o to chodziło, żeby przyciemnić tą linię i wtedy tuż do rzęs lepiej się prezentuje. Przynajmniej tak robię, jak wychodzę na jakieś takie wyjście, że jadę gdzieś do większego miasta albo idę gdzieś na jakąś specjalną okazję. Kiedyś to była czarna kredka, dzisiaj to jest brązowy cień, więc zobaczcie, jak to się zmienia w przeciągu lat. Może kiedyś zrobię filmik o tym, jak się malowałam kiedyś, jak miałam 16 lat, a jak się maluję teraz, jakie są różnice. Sama nawet dla siebie byłoby to bardzo ciekawe takie porównanie. No i wiadomo, że bardzo, bardzo się zmieniłam w przeciągu tych kilku lat. Aha, no i tutaj się śmiałam, oddychałam, bo udało mi się zrobić kreskę, bo ten eyeliner, tak się tylko wydaje, że to tak łatwo można zrobić i tak prosto. Te wszystkie filmiki i tutoriale naprawdę bardzo fajnie wyglądają, a dopiero teraz, po tylu latach makijażu, nauczyłam się robić kreskę, która mi w miarę wychodzi, bez większych jakichś tam problemów. Fakt faktem, że robię to cieniem, jest dużo łatwiej, no ale i tak już lata w praktyki, powiedzmy. Teraz używam tuszu Sky High, to jest chyba Maybelline. Wiecie co, jedyne co, to nigdy nie pamiętam, czy to jest L'Oreal, czy to jest Maybelline, czy co to jest. Te trzy firmy jakoś mi się tak miksują, że nie mogę nigdy zczaić, z czego to jest, dopóki nie spojrzę na opakowanie oczywiście. Tak sobie wracałam do tego wideo i sobie patrzę i mówię, kurde, o co mi tu chodziło z tą ręką, ale teraz widzę, widzicie, maznęłam się tuszem
i chodziło mi o to, żeby zaczekać, aż ten tusz wyschnie tam, gdzie jest to maźnięte i że poradzimy sobie z tą sytuacją troszeczkę później. Także na razie tuszuję dokładnie rzęsy. Staram się tam dotrzeć dokładnie między każdy włosek i w międzyczasie czekamy, aż ten tusz, którym się pacinęłam, wyschnie i potem naprawimy tą sytuację. I teraz moja ulubiona ostatnio rzecz, Pillow Talk Charlotte Tilbury, czyli kredka do ust, konturówka, tak dokładniej. Bardzo lubię ten kolor, to jest ten najsłynniejszy, on jest, to jest Pillow Talk, tak. Widzicie, blondynka ze mnie jest. Czytając to nawet nie wiem, co to jest za kolor. Pillow Talk i do tego po wykonturowaniu ust będę nakładała szminkę w tym samym odcieniu, która jest z kompletu. Mogę szczerze powiedzieć, że kredki mi zawsze dużo szybciej schodzą niż sama szminka, bo lubię precyzyjnie wykonturować dobrze usta, a potem wypełnić ten kontur i wtedy ta kredka i ta cała szminka trzyma się o wiele dłużej. To też jest Charlotte Tilbury, jest dosłownie tego samego kompletu. G20 też jest Pillow Talk, tam pisze pod spodem. I teraz sobie przejadę po całości tą szminką. I tak szczerze mówiąc, z jedzeniem, z piciem, to tą szminkę, wracając jeszcze z tego zoo, miałam jeszcze ją na sobie, nie zwracając w ogóle na nią uwagi i nie poprawiając jej, no to co najmniej 6-7 godzin wytrzymała i była dalej widoczna. Może nie aż do tego stopnia, tak jak teraz ją tu widzicie, ale była. Bardzo fajnie się ściera, więc jeżeli coś tam nawet zejdzie, to nie wygląda to na takie, że to wiecie, niektóre szminki, po prostu mi o to chodzi, że niektóre szminki brzydko się usuwają. Teraz będziemy usuwać te nasze bubu, co sobie zrobiliśmy tuszem. Ja bardzo często biorę czysty pędzelek, obojętnie jaki macie, i próbuję zetrzeć nadmiar. Jeżeli mi to nie wychodzi samym nadmiarem, czasami samym pędzelkiem, czasami biorę wacik do uszu i nim wycieram, a w tym przypadku biorę po prostu zwykły cielisty cień. Zaraz Wam pokażę z tej mojej palety The Natural Nudes z Too Faced. Jak widzicie, ona już jest użyta i też nie jest za czysta, także przepraszam bardzo. I biorę ten nudziakowy kolor i zaczynam tam po prostu się bawić tym cieniem w tym miejscu, gdzie ten tuszem się obrudziłam. I bardzo fajnie to zaczyna schodzić. Ten efekt mnie zadawala w 100%. I potem też przy linii rzęs, też gdzieś się tam maznęłam, to sobie to doczyściłam. Także makijaż skończony. Tu możecie widzieć efekt końcowy. Poobracam się jak pani z YouTube'a należy. Życzę Wam miłego oglądania i do zobaczenia w kolejnym filmie.